Na przełomie września i października social media wypełniły się zapytaniami o to, jak się ubrać, co oczywiście ma związek z bieżącą zmianą pór roku. I właśnie w tym okresie, zgodnie z danymi IMM, w mediach społecznościowych pojawiło się około 850 wzmianek na badany temat, jednak większość z nich została bez odpowiedzi, także ze strony marek odzieżowych. To tak naprawdę duży, niewykorzystany potencjał komunikacyjny, który przy dobrym zagospodarowaniu może przynieść pozytywne efekty wizerunkowe i sprzedażowe właśnie markom modowym czy sklepom odzieżowym. Warto brać udział w tej odzieżowej dyskusji, chociażby dlatego, że zaledwie w ciągu 10 dni wywołała ona aż 72 tysiące interakcji, z czego 80% stanowiły udostępnienia. Dużą rolę w tej kwestii odegrał Twitter, to właśnie ten kanał społecznościowy. Zebrał najwięcej zapytań, w co się ubrać, co założyć, a Facebook tym razem był na drugim miejscu. To właśnie na Twitterze pojawił się najbardziej angażujący wpis, który został podany dalej aż 1600 razy. Warto też zaznaczyć, że komentarze stanowiły tylko 1% wszystkich interakcji, także to pole do zagospodarowania komunikacyjnego ze strony marek odzieżowych jest bardzo duże. Te dylematy odzieżowe pojawiały się najczęściej w kontekście zmiany stanów pogody lub konkretnej okazji czy wydarzenia. Jeżeli chodzi o pogodę, to tak naprawdę nieznacznie większa liczba internautów miała problem z dobraniem odpowiedniego stroju do niskich temperatur niż do tych wysokich. Natomiast okazjami, które sprawiały najwięcej trudności internautom w doborze odpowiedniej garderoby, były kolejno praca i rozmowa o pracę, na drugim miejscu wesela i śluby, a na trzecim imprezy.